25 lutego w remizie OSP w Żeliskławicach miało miejsce bardzo uroczyste zebranie sprawozdawcze, w czasie którego odbyło się ślubowanie i pasowanie aż 18 nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Łącznie w młodzieżowej drużyny pożarniczej w Żeliskławicach mamy obecnie 38 członków, 18 nowych. Jest to zasługa współpracy między Ochotniczą Strażą Pożarną w Żeliskławicach a Szkołą Podstawową, Zespołem Szkolno-Przeszkolnym w Żeliskławicach. I pokłosiem tego właśnie jest ta prężnie działająca młodzieżowa drużyna pożarnicza. Ja powiem, że odnosimy duże sukcesy. W roku ubiegłym podczas ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej w eliminacjach powiatowych wszystkie trzy pierwsze miejsca zdobyli reprezentanci młodzieżowej drużyny pożarniczej w Żeliskławicach i reprezentowali powiat będziński w eliminacjach czy w finale wojewódzkim w Opatowie w powiecie kłobuckim. Tekst ślubowania odczyta dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Żeliskławicach, pani Ewa Stelmach. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Ślubuję! Uroczystego pasowania dokonał burmistrz miasta i gminy Siewierz, druh Zdzisław Banaś. Pasuję drucha na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uchwała Ojczyzny. Chcę jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj ślubowali, którzy przyjęli te pasowania na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Serdecznie wam gratuluję i życzę, abyście w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej osiągali jak najlepsze wyniki. My w związku mamy też taką rywalizację na najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej. Zachęcam do tego, abyście też również zauczestniczyli w skali kraju w rywalizacji o najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, bo jest ku temu szansa za tą waszą pracę, za to, co robicie. To myślę, że też jest szansa, aby w tej rywalizacji też osiągnąć dobry wynik. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Ochotniczą Straż Pożarną w Żeliskławicy, wszystkim tym, którzy wspierają Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, za tą pomoc, za to wsparcie. Wszystkim druhom, druhom OSP Żeliskławice bardzo serdecznie dziękuję za pracę, za tą służbę i myślę, że ta praca, ta służba cieszy się społecznym zaufaniem, że to, co robicie, jest uznane wśród mieszkańców miasta i gminy Siewierz, sołectwa Żeliskławice i szerzej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dla młodzieży z Żeliskławic przynależenie do OSP to już tradycja przechodząca z pokolenia na pokolenie. U mnie dziadek był w straży, mój brat i bardzo mi się podoba praca strażaka. A co lubisz na tych spotkaniach, które tutaj macie, co lubisz najbardziej ćwiczyć, oglądać, podziwiać? No jak na przykład inni już bardziej, takie osoby, które dłużej chodzą do straży, pokazują jak to się robi. A czego już zdążyłeś się nauczyć? Na przykład zwrotu w prawo, w lewo, baczność, spocznij, no takich najłatwiejszych komend. Zdecydowałam się wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ponieważ mój dziadek i mój tata też są w straży i to jest taka już rodzinna tradycja, żeby cała rodzina najpierw od MDP, a potem do OSP trafiać po kolei pokoleniami. Czy uważasz, że strażacy w takich miejscowościach są potrzebni? Bardzo. Czasami pożary, wypadki. To jest tak naprawdę pierwsza pomoc. W czasie ćwiczeń młodzież z MDP odkrywa tajniki strażackiej służby. Mamy już przygotowany cykl spotkań takich pod nazwą ratownictwo medyczne. Mamy kontakt z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Będziemy prowadzić te szkolenia w ramach ratownictwa medycznego. Oczywiście szkolimy się również do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej do eliminacji gminnych, które będą 23 marca, a następnie ćwiczymy do zawodów sportowo-pożarniczych, bo zamierzamy wystawić dwie drużyny młodzieżowe w ramach regulaminu CTIF. Czy drużyna jest już zamknięta, czy są jeszcze miejsca dla nowych? Mamy bardzo dużo chętnych, ale mamy ograniczenia w postaci umundurowania. Jest 38 nowych młodych członków, także będziemy to uzupełniać.
jest taki cykl, że część osób, które kończy szkołę podstawową, rozchodzą się w różnych kierunkach i czasami rezygnuje, dlatego w nowe miejsca wstępują nowi członkowie. Jest bardzo dużo chętnych, jest duże zainteresowanie. Myślę, że ten nowy samochód, który pozyskaliśmy w tym roku, również w to właśnie też tak zadziała, że są chętni do działania. Poza tym muszę powiedzieć, że po raz kolejny, czyli po raz trzeci, będziemy w tym roku organizatorem, współorganizatorem obozu szkoleniowo-wypoczynkowego młodzieżowych drużyn pożarniczych w Sarbinowie od 24 czerwca do 7 lipca, czyli 2 tygodnie będziemy się szkolić i właśnie tutaj też nasza straż wzięła ciężar organizacji tego obozu. Gratulujemy młodym strażakom i życzymy, aby ta trudna służba była źródłem satysfakcji i powodem do dumy.